To już drugie spotkanie z Hartem, tym razem biorę go na spacer. Hart po pierwszym przeglądzie, więc można testować. Ale zanim cokolwiek sprawdzę, najpierw podjadę na stację, by mieć spokojną głowę, bo widzę, że tam już sucho w zbiorniku. Sprawdzę prędkość maksymalną, czyli przykręcę mocniej kamerę i ruszam. Powyżej 80 km na godzinę. Brak szybki jest już odczuwalny, natomiast licznikowo zbliżamy się do setki. Czy to wystarczy na autostradę? Pomyślałem sobie, że autostrada jest jednak nudna i zjechałem z niej. Zastanowi mnie niski poziom paliwa oraz stukanie w baku. Jest to często występująca wada dla tego modelu. Jeżeli miałbym wskazać winnego, to pływak. Można to albo naprawić, albo kontrolować dzienny przebieg kilometrów. Także ruszam dalej. W takiej upale dni cieszę się, że nie muszę pedałować, chociaż pewnie przyniosłoby to trochę radości. Zjazd z autostrady oraz odpowiednie miejsce i można poczuć, że jest się wolnym. Ach, to poczucie wolności. Tutaj ma zapowiedź następnego odcinka. Zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, jak z widocznością świateł. W słońcu oraz półcieniu zegary są czytelne, natomiast w ciemności dużo lepiej wypadają np. wskaźnik biegu, czy też kierunku. Jak widać, niezależnie od pojemności, wszyscy tak samo stoją na światłach. A nawet jeżeli bardzo szybko odjedzie, no to kolorystycznie mogą nas po prostu pomylić. 60 km nawet nie wiem kiedy zleciało, przyjemność jazdy jest naprawdę duża. Inni motocykliści nas zauważają. Krótko mówiąc, przyzwoity motocykl za niewielkie pieniądze. Posłuchajmy pracy silnika. Na plus, fakt, że jest nowy. Światło główne LEDowe, hamulec tarczowy z przodu oraz z tyłu, wskaźnik aktualnego biegu, to jest ważne dla osób początkujących. Oprócz tego jeszcze bagażnik, który bardzo się przydaje dla np. montowania kufra, bądź nawet przewiązania jakiegoś plecaka. Pora na wady. Na pewno pływak, który uniemożliwi oszacowanie ile mamy paliwa, bo wskazówka pokazuje co tam mi się podoba. Okablowanie, moim zdaniem troszeczkę za cienkie przewody są zastosowane, więc trzeba być bardzo delikatnym przy jakichkolwiek pracach serwisowych. Kolejna kwestia, czytelność zegara. Duży wpływ ma oświetlenie, w jakim się aktualnie znajdujemy i już się dalej nie czepiam, tylko umawiam się na kolejną jazdę, a Wam dziękuję, że zostaliście do końca. Hej!